Rozdział czwarty Trudno go było poznać. Stracił cały swój animusz, swą zawadiacką dziarskość. Stryskającego energią i humorem szlachciury przeistoczył się w posępnego, skłonnego do płaczu starca. Twarz poszarzała, wąsy obwisłe, oczy zaczerwienione. Kozielski przestał zadawać pytania i przez pewien czas przyglądał się tej smutnej, zmaltretowanej twarzy. Więc niejaki Lucjan Halpert przysłał do pana swoją pasierbicę, ażeby się pan nią zaopiekował. Już to panu powiedziałem. Obawiam się, panie grabiecki, że swoje zeznania będzie pan musiał parę razy powtórzyć Jak trzeba, to trzeba. Kozielski wyjął paczkę papierosów, ale ją natychmiast wsunął z powrotem do kieszeni. Kim jest dla pana Lucian Halpert? To mój dawny znajomy. Kiedyś przyjaźniliśmy się. Później. Z tego, co pan poprzednio powiedział, wynika, że mieszka stale w Chicago. Tak. Czym się zajmuje? Pan Szymon pokręcił głową. Dokładnie nie wiem. Prowadzi jakieś interesy. Jest handlowcem. A dlaczego przysłał do pana swoją pasierbicę? Może chciał, żeby dziewczyna poznała ojczyznę swoich rodziców. To przecież Polacy. A ten młody człowiek, który jej tutaj dotrzymywał towarzystwa to pański siostrzeniec? Tak. Już to powiedziałem. Czy on stale mieszka u pana? Nie. Mieszka z matką w wołominie. I pan go tutaj sprowadził, żeby dotrzymywał towarzystwa tej dziewczynie. Tak. Czy to był pański pomysł? Niezupełnie. Halpert prosił mnie, żebym znalazł kogoś odpowiedniego, kto by czuwał nad jego pasierbicą. Kozielski uśmiechnął się nieznacznie. Innymi słowy, pański siostrzeniec występował w roli gorilla. Tak się to teraz mówi. A dlaczego pan to obawiał się o bezpieczeństwo swojej pasierbicy? Pan Szymon poruszył ramionami. Prawdę mówiąc, nie bardzo wiem, pisał, że ktoś chce się na nim zemścić. Gangsterskie porachunki? Nie mam pojęcia. Nie wyobrażam sobie Luciana w roli gangstera. To spokojny, łagodny człowiek. Z biegiem czasu ludzie się zmieniają. Pan przecież dawno nie widział Luciana Halperta. Kilkadziesiąt lat. No właśnie. W tej chwili to może być zupełnie inny człowiek niż ten, którego pan kiedyś znał. Możliwe. Trudno mi coś na ten temat powiedzieć. Pisywaliśmy do siebie bardzo rzadko. Przysyłał mi karty z życzeniami na nowy rok. Kozielski umilkł, jakby się nad czymś zastanawiał. Dopiero po dłuższej chwili znowu się odezwał. W zamordowanej rozpoznał pan pasierbice Luciana Halperta? Oczywiście. I nie ma pan co do tego żadnych wątpliwości? Pan Szymon spojrzał zdziwiony. A jakież tu mogą być wątpliwości, panie kapitanie? Ten sam wzrost, ta sama figura, takie same włosy, takie samo ubranie. No, twarzy nie można było rozpoznać, ale. Pana nie było w domu, kiedy to się stało? Nie, byłem w Warszawie. Załatwiałem sprawy podatkowe. Długo pan załatwiał te sprawy? Nie tak długo może ze dwie godziny niecałe. Ale potem nie od razu wrócił pan do domu? Nie. Połaziłem po mieście, porobiłem sprawunki. Byłem w zoo. Sam pan tak spacerował? Sam. A z kimże miałem chodzić? Nagle pan Szymon podejrzliwie spojrzał na swojego rozmówcę. Czyżby pan chciał, żebym ja miała alibi? Kozielski energicznie potrząsnął głową. Ale skądże? To są takie zwykłe, rutyniarskie pytania, które zadajemy każdemu w podobnych okolicznościach. Twarz pana Szymona gwałtownie poczerwieniała Bo jeżeli pan mnie podejrzewa, Kozielski łagodnie się uśmiechnął. Mogę pana zapewnić, że o nic pana nie podejrzewam. Proszę się uspokoić. Na razie skończymy naszą rozmowę. Potem wyjaśnimy sobie może jeszcze parę szczegółów. Następnie przyszła kolejna panią Stanisławę. Była tak roztrzęsiona, że nie mogła się skupić i rzeczowo odpowiadać na pytania. Ciągle wracała do tego tajemniczego telefonu, który spowodował wyjazd Piotra do Wołomina. Mój Boże, mój Boże, dlaczegóż on pojechał? Ale jak się dowiedział, że matka ciężko chora, to przecież musiał. Prawda, że musiał? Niewątpliwie, zgodził się Kozielski. I nie wie pani, kto telefonował? Bezradnym ruchem rozłożyła ręce: Nie mam pojęcia. Mężczyzna? Kobieta? Nawet tego nie potrafię panu powiedzieć. Taki jakiś dziwny głos mogła to być kobieta, a mógł być także i mężczyzna nie wiem, naprawdę nie wiem. Ja w ogóle nic nie wiem, nic nie rozumiem. Ciągle mi się zdaje, że to jakiś makabryczny sen. To się nie mogło stać. To się nie mogło stać. Straszne. Straszne. Ukryła twarz w dłoniach. Hanka była o wiele spokojniejsza. Tak, wcześnie rano pojechała rowerem na grzyby, ale Ady nie widziała, ani Ady, ani konia. Widocznie poszła w inną stronę. Czy pani nie słyszała jakichś krzyków? spytał Kozielski. Nie słyszałam. A czy pani nie spotkała w lesie kogoś obcego? Nikogo nie spotkałam, ani obcego, ani znajomego. Co pani może powiedzieć o denadce? Niechętnie wzruszyła ramionami. Właściwie to nic nie mogę o niej powiedzieć. Miałyśmy ze sobą bardzo mały kontakt. Zdaje się, że nie darzyła ją pani zbytnią sympatią. Ponowny ruch ramion. Była mi kimś zupełnie obcym. Nie przepadam za tymi amerykańskimi dziewczynami. Wszystkie mają przewrócone w głowach. Czy nigdy pani dłużej nie rozmawiała z Adelaidą Marską? Nie. Nie szukała mojego towarzystwa, ani ja nie usiłowałam się do niej zbliżyć. I nie zdarzyło się, żeby ta dziewczyna powiedziała pani, że się czegoś obawia? Nie. Była zawsze bardzo pewna siebie. Pani jest rodzoną córką państwa Grabieckich. Tak. Ale używa pani nazwiska Kwiacińska. To nazwisko mojego męża. Zginął w wypadku samochodowym. Dawno. Mniej więcej dwa lata temu. Brawurowa jazda alkohol energicznie potrząsnęła głową. Mój mąż w ogóle nie używał alkoholu, a prowadził niesłychanie ostrożnie. Czy badano przyczyny tego tragicznego wypadku? Tak. Ustalono, że coś tam z hamulcami było nie w porządku co mnie bardzo zdziwiło, ponieważ mój mąż z ogromną starannością, a nawet z pewną przesadą, dbał o swój wóz. Czy można wiedzieć, gdzie pracował pani mąż? W handlu zagranicznym? To zapewne dużo podróżował. Tak. Dosyć często wyjeżdżał służbowo. Był ucenionym fachowcem i znał pięć obcych języków. Czy był także w Stanach Zjednoczonych? Tak. Otrzymał stypendium i był tam przeszło rok. A czy można spytać, Jaki jest Pani fach? Skończyłam kursy bibliotekarskie, ale nie pracuję w tym zawodzie. Pomagam rodzicom w gospodarstwie. Czy mogłaby Pani może coś jeszcze dodać na temat Adelaide Marskiej? Absolutnie nic. Piotra zabrali do komendy. Chłopak był kompletnie załamany. Świadomość, że dziewczyna którą powierzono jego opiece została zamordowana, doprowadzała go do rozpaczy. Ręce mu się trzęsły, nie bardzo rozumiał, co się do niego mówi. Porucznik Bielak przysunął krzesło i nalał wody do szklanki. Był to mężczyzna średniego wzrostu, mocno zbudowany, o szerokich plecach i kwadratowej twarzy, w której dominowały ciemne, głęboko osadzone oczy. Krótko przystrzyżone rude włosy przywodziły na myśl surówkę ze świeżej marchewki. Napijcie się, powiedział łagodnym, spokojnym głosem, to wamy dobrze zrobi. Odświeży gardło. Piotr machinalnie sięgnął po szklankę, wypił, odetchnął głęboko i tępym spojrzeniem powiódł po milicyjnym pokoju. Tymczasem Kozielski usiadł za biurkiem. Rozłoży teczkę z aktami i przez dłuższą chwilę przyglądał się młodemu człowiekowi. Następnie dokładnie zanotował imię, nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres i jeszcze kilka drobnych szczegółów. Gdzie pracujecie? Nigdzie. To znaczy Uczycie się, uczęszczacie do jakiejś szkoły? Nie. Zdałem na politechnikę, ale mnie nie przyjęli. Dlaczego? Podobno zabrakło dla mnie miejsca. To czym się obecnie zajmujecie? Chwilowo zatrudnił mnie wuj. A przedtem? Pomagałem matce. Na czym polegała ta pomoc? No, tak. Dorywczo czasem coś zarobiłem i pieniądze dawałem matce. Dzwoniliśmy do Wołomina nie najlepszą tam macie opinię. Piotr już się opanował. Poprawił się na krześle i energicznie spojrzał na milicjanta. Nic na to nie poradzę. Kozielski machnął ręką. W tej chwili zdał sobie sprawę z tego, że niezbyt zręcznie zaczął przesłuchanie. Powinien był wykorzystać wyczerpanie nerwowe chłopaka. Zresztą nie na ten temat chciałem z wami porozmawiać. W danym momencie najistotniejszą sprawą jest zamordowanie tej dziewczyny. Jak się dowiedziałem, że matkę zabrali do szpitala, to przecież musiałem pojechać. Kozielski pokiwał głową. Oczywiście, nie czynię wam z tego tytułu żadnego zarzutu. Jak sądzicie, kto mógł telefonować, że wasza matka zachorowała? Nie mam pojęcia. Dziwna sprawa, bardzo dziwna sprawa. Komuś najwidoczniej zależało na tym, żeby dziewczyna została bez opieki. Z tego można wyciągnąć logiczny wniosek, że ten ktoś był w porozumieniu z mordercą. To jasne, przytaknął Piotr. Czy ta dziewczyna podobała wam się? Ada mogła się podobać. Nie pytam, czy mogła się podobać, powiedział dosyć ostro Kozielski. Pytam, czy Wam się podobała? No, tak, owszem, podobała mi się, odparł niechętnie Piotr. A czy ona darzyła was żywszą sympatią? Nie wiem. Czy była zadowolona z pobytu tutaj? Nudziła się, nie przywykła do wiejskiego życia. I chciała wrócić do Stanów? Tak. Czy mówiła, że grozi jej jakieś niebezpieczeństwo, że boi się czegoś czy kogoś? Nie, nic takiego nie mówiła. Jaki był jej stosunek do otoczenia? Wszyscy ją bardzo lubili: była wesoła, serdeczna, żartowała. A czy ta wasza kuzynka także ją lubiła? Hanka Piotr zawahał się bo ja wiem. Mówcie śmiało, nalegał Kozielski. No, wie pan, dwie młode, ładne dziewczyny rzadko kiedy przepadają za sobą, ale chyba pan nie przypuszcza? Kozielski przerwał mu energicznym ruchem ręki. Ja nic nie przypuszczam. Powiedzcie mi, woźniak, czy podczas tych konnych spacerów Adelaida Marska nie zwierzyła się wam z jakichś swoich kłopotów, czy nie powiedziała czegoś? Co mogłoby wam teraz dać do myślenia? Piotr zastanowił się przez chwilę. Właściwie to nie, chociaż. Kiedyś powiedziała mi, że jestem zbyt łatwowierny, zbyt prostolinijny i że nie powinienem bezkrytycznie wierzyć we wszystko, co mówią ludzie. W związku z czym to powiedziała? Właściwie w związku z niczym, tak sobie. A czy nie rozmawialiście kiedyś na temat waszej kuzynki? Ale skąd? Zaprotestował nieco zbyt energicznie Piotr. Nie chciał mieszać Hanki do tej potwornej sprawy. Słowa Ady wyryły mu się głęboko w pamięci. Robił wszystko, żeby cień podejrzenia nie pojawił się w jego świadomości. To było zupełnie bezsensowne, ale powracało z niesłychanym uporem. Bał się. Kozielski udał, że nie zauważył reakcji chłopaka. Spytał. Czy pasierbica Halperta opowiadała wam o swoim życiu w Chicago? Właściwie to nie. Tak. Ogólnikowo. A czy rozmawialiście o jej ojczymie? Raczej nie. To znaczy. Mówcie, mówcie, zachęcił go Kozielski. Kiedyś zacząłem rozmowę na temat jej ojczyma, ale zauważyłem, że Ada nie ma specjalnej ochoty. Odpowiadała mi nic nieznaczącymi półsłówkami. Dałem spokój. Czy w lesie nie widzieliście kogoś obcego? Nie. Nikogo nie spotkałem. A może jakiś samochód? Nie. Nie było żadnego samochodu. W każdym razie ja nie widziałem. Nie ruszaliście zwłok? Skądże znowu? Przecież wiem, że nie wolno. Nie macie wątpliwości, że została zamordowana pasierbica Halperta? Piotr spojrzał zdumiony. A jakież tu mogą być wątpliwości? Oczywiście, że została zamordowana Ada. Ktoś jej zmasakrował twarz. Może jakiś zboczeniec. Kozielski zamknął teczkę z aktami i powolnym ruchem wsunął długopis do kieszeni. No, na dzisiaj dosyć. Chłopak podniósł się z krzesła. Mogę już iść. Tak, tylko nie możecie nigdzie dalej wyjeżdżać. Musicie w każdej chwili być do naszej dyspozycji. Przypuszczam, że będzie chciał was przesłuchać prokurator. Piotr ukłonił się i wyszedł, zamykając starannie drzwi za sobą. No i co? Bielak wzruszył ramionami. No i nic. Co myślisz o tym wszystkim? Porucznik zapalił papierosa i zaciągnął się dymem. Od myślenia to jesteś ty. Ja występuję w charakterze siły pomocniczej. Nie żartuj. Romek. To poważna sprawa. A kto mówi, że niepoważna? Kozielski zamyślił się i zaczął bębnić palcami po blacie biurka. Niepokoi mnie identyfikacja zwłok. Podzielam twój niepokój, zgodził się porucznik. Kto, u diabła, mógł tak zmasakrować twarz i dlaczego? Ten chłopak sugerował, że może jakiś zboczeniec. Niewykluczone. Albo jakaś straszliwa nienawiść, powiedział Kozielski, czyn dokonany w chorobliwym afekcie. Albo komuś zależało na tym, żeby nie można było zidentyfikować zwłok, podsunął Bielak. Kozielski wstał i zaczął przechadzać się po pokoju. To samo przed chwilą przyszło mi do głowy. W takim wypadku to by oznaczało, że nie Adelaida Marska została zamordowana, tylko ktoś zupełnie inny. Zbyt skomplikowane, stanowczo zbyt skomplikowane. Obawiam się, że zaczyna nas ponosić literacka fantazja. Tak. To jest temat na powieść kryminalną pokiwał głową porucznik. Chwileczkę, Kozielski otworzył teczkę z aktami. Zastanówmy się. Kogo obecnie mamy na tapecie? A więc Szymon Grabiecki, starszy jowialny jegomość. Czort wie, co na stare lata może takiemu strzelić do głowy, a dziewczyna była młoda i ładna. Alibi nie ma. Jedźmy dalej. Ta wdówka, która nie przepadała za Adelaidą. Dwie młode dziewczyny i bardzo przystojny, atrakcyjny chłopak. Nie trudno o konflikt. A propos. Trzeba będzie dokładnie sprawdzić, w jakich okolicznościach zginął mąż tej niepocieszonej wdowy, która być może miała ochotę pocieszyć się z kuzynem. Sądzisz, że to może mieć coś wspólnego z tą sprawą? zdziwił się Bielak. Kozielski rozłożył ręce. W tej chwili nie kojarzę sobie ze sobą tych dwóch spraw, ale w naszej robocie nigdy nic nie wiadomo, co do czego będzie z biegiem czasu pasować. Ta wdówka poszła na grzyby, powiedział Bielak. Kozielski pokiwał głową. Właśnie, Adelaide konno pojechała do lasu. Mogły się spotkać. Ale również mogły się nie spotkać, zauważył słusznie porucznik. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby ta młoda, ładna kobieta miażdżyła kamieniem twarz swojej rywalki. Młode ładne kobiety popełniały o wiele gorsze zbrodnie jak nasuczy historia powiedział kozielski bo widzisz bielak przerwał mu energicznym ruchem ręki daj spokój daj spokój w tej chwili nie jestem w nastroju wysłuchiwać referatów na temat zbrodni dokonywanych przez kobiety na przestrzeni historii ludzkości powiedz mi lepiej czy halpert został powiadomiony o śmierci pasierbicy tak. Grabiecki telefonował do Chicago, a ja na wszelki wypadek kazałem nadać telegram. Czyli, że niebawem możemy się spodziewać odwiedzin z rozpaczanego ojczyma a co z tym telefonem? Z jakim telefonem? No, ktoś telefonował, że matka tego chłopaka zachorowała i że odwieźli ją do szpitala. Kozielski pokiwał głową. Zgadza się. Tajemnicza historia. Ktoś najwidoczniej chciał, żeby dziewczyna przez jakiś czas została bez opieki, ale ten ktoś nie mógł przewidzieć, że ona pojedzie sama do lasu. Mogła przecież zostać w domu. Bielak klepnął przyjaciela po ramieniu. Posłuchaj, Stachu. Znowu wracamy do identyfikacji zwłok. Jeżeli dziewczyna chciała się pozbyć na pewien czas swojego goryla, to nasuwa się logiczny wniosek, że działała w porozumieniu z kimś i że nie ona została zamordowana. A ty znowu zaczynasz pisać kryminał o niezwykle zawiłej intrydze, uśmiechnął się Kozielski. Taka koncepcja wydaje mi się trochę zbyt skomplikowana. Nie mamy absolutnie żadnych danych, żeby iść po tej linii. Nie dajmy ponosić się fantazji. Trzymajmy się faktów. Wszyscy jednogłośnie zidentyfikowali zwłoki figurę włosy ubranie buty spodnie kurtka wszystko zagranicznego pochodzenia. Trudno sobie wyobrazić, żeby jakiś sobowtór identycznie ubrany został zamordowany nie, nie to nie wytrzymuje krytyki. Zastanawiające jest zmasakrowanie twarzy powiedział Bielak. Kozielski pokiwał głową. To prawda. Zaciekła nienawiść o charakterze patologicznym, zbrodnia na tle zboczenia seksualnego. Albo ktoś chciał utrudnić identyfikację zwłok, uzupełnił porucznik. Kozielski tym razem nie zaprotestował. Albo ktoś chciał utrudnić identyfikację zwłok, powtórzył. Późnym popołudniem dostarczono im wyniki badań daktyloskopijnych. Okazało się, że ktoś zostawił wyraźne odciski linii papilarnych na wodzach i siodle, których nie można było zidentyfikować ani z liniami papilarnymi Adelaide Marskiej, ani z liniami papilarnymi jej goryla. Szymon Grabiecki, jego żona i ich córka także nie wchodzili w rachubę. Z tego wynika, że ktoś spoza grona naszych znajomych dotykał wodzy i siodła, na którym siedziała ta dziewczyna, powiedział Bielak. Podziwiam twoją bystrość, uśmiechnął się Kozielski. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak znaleźć właściciela tych paluszków. Nie ulega wątpliwości, że to mężczyzna i to mężczyzna o niezbyt małych dłoniach. Pałe równe trzy tysiące, rozdział piąty. Końcem języka zwilżył spierzchnięty wargi. Kozielski przez dłuższą chwilę przyglądał się tym wąskim, szarym wargom, jakby ich wyraz miał mu dopomóc w określeniu charakteru człowieka siedzącego po drugiej stronie biurka. Więc pan nie ma wątpliwości co do tego, że to pańska pasierbica została zamordowana. Nie mam najmniejszych wątpliwości padła zdecydowana odpowiedź. Głos suchy, lekko schrypnięty. Jest pan tego zupełnie pewien? Najzupełniej. Kozielski utkwił uważne spojrzenie w twarzy swojego rozmówcy. Chciałbym z panem wyjaśnić pewne szczegóły dotyczące tej tragicznej sprawy przytakujące poruszenie głową to zrozumiałe jestem do pańskiej dyspozycji. Czy mógłby mi pan tak zupełnie szczerze powiedzieć, w jakim celu przysłał pan tu swoją pasierbicę? Halpert nie od razu odpowiedział. Poruszył się na krześle, zapalił papierosa, zaciągnął się i wypuścił z drzwiami. Widzi pan, panie kapitanie, to taka trochę skomplikowana sprawa. Ale ponieważ wiąże się ściśle z popełnioną zbrodnią, chciałbym ją znać, powiedział Kozielski. Halpert zgasił papierosa i odkrząknął. To zrozumiałe. Otóż prowadzę w Chicago przedsiębiorstwo transportowe. Trafił mi się klient, który bardzo dobrze płacił i nie żądał rachunków. Po pewnym czasie jednak zorientowałem się, że nielegalnie przewożę broń, a od czasu do czasu narkotyki. Postanowiłem z tym skończyć. Wtedy zaczęli mnie szantażować. Żądali, żebym w dalszym ciągu był na ich usługach. W przeciwnym razie zlikwidują mnie i moją pasierbicę. Ja umiem się bronić, ale Ady nie chciałem narażać na śmiertelne niebezpieczeństwo i dlatego postanowiłem ją ulokować w jakimś bezpiecznym miejscu. Byłem pewien, że tutaj nic jej nie grozi. Na wszelki wypadek zaangażowałem jeszcze tego chłopaka, żeby nad nią czuwał. Kozielski ze zrozumieniem kiwał głową. Ani jednym słowem nie zdradził się z tym. Że nie jest skłonny wierzyć we wszystko to, co usłyszał. Spytał. Czy pan po wojnie bywał w Polsce? O, tak, parokrotnie tu przyjeżdżałem. Czy w jakimś konkretnym celu? W sprawach handlowych. Mam zamiar zrezygnować z tej transportowej imprezy i przerzucić się na inną branżę. Chciałem nawiązać kontakty z tutejszymi centralami handlowymi i udało się to panu? Jeszcze nie zupełnie, ale mam wrażenie, że wkrótce Czy na terenie Stanów Zjednoczonych stykał się pan z przedstawicielami polskiego handlu zagranicznego? Oczywiście. A czy spotkał się pan z inżynierem kwiacińskim Sadamem Kwiecińskim? Wąskie wargi poruszyły się bezdźwięcznie. Dopiero po chwili Halpert odpowiedział. Inżynier Kwiaciński. Inżynier Kwiaciński. Nie, nie przypominam sobie. Być może, że kiedyś się z nim zetknąłem, ale nie pamiętam. Gdybym go zobaczył, to niewykluczone. Już go pan nigdy nie zobaczy. Zginął w wypadku samochodowym. To przykre. Nawet bardzo. Podobno był niezwykle uzdolnionym młodym człowiekiem. Niestety rozwój motoryzacji i pochłania coraz więcej ofiar. Ale odbiegliśmy trochę od właściwego tematu naszej rozmowy. Proszę mi powiedzieć kiedy ostatni raz był pan w Polsce? Dokładnie nie pamiętam, dwa, może trzy lata temu, musiałbym zajrzeć do moich papierów Mogę to oczywiście ustalić. Jeżeli panu na tym zależy, kozielski machnął ręką. To nie jest konieczne. Czy podczas ostatniego pobytu tutaj widział się pan z Szymonem Grabieckim? Nie. Podobno to pański serdeczny przyjaciel. Tak. Ale wtedy przyjechałem na bardzo krótko. Miałem masę spraw do załatwienia. Nie zdążyłem do niego pojechać. Zapewne pan zatelefonował? Nie pamiętam. Być może, że nawet na telefon nie miałem czasu. Z tego wnioskuję, że podczas ostatniego pobytu w Polsce nie miał pan jeszcze zamiaru przysyłać paśrbicy do Grabieckiego? Nie, to zupełnie nowa koncepcja. Pańska paśrbica przyjechała do Polski sama? Tak. Nie mogłem się wtedy ruszyć z Chicago, a chciałem jak najprędzej umieścić siadę w bezpiecznym miejscu. Okazało się, że to miejsce nie jest takie najbezpieczniejsze. Kozielski westchnął współczująco: Niestety, czy sądzi pan, że pańską paśierbicę zamordowali ci handlarze bronią i narkotykami, którym pan się naraził? A któżby inny? Kozielski umilkł i przez chwilę bębnił palcami po blacie biurka. Coś mi tu nie gra, powiedział. Halpert pytająco podniósł brwi do góry. Nie wiem, co pan ma na myśli. Twarz pańskiej córki została zmasakrowana, mówił dalej Kozielski. Robi to takie wrażenie, jakby komuś zależało na tym, żeby utrudnić identyfikację zwłok. W jakim celu ci gangsterzy mieliby to robić? Halpert wzruszył ramionami. Nie mam pojęcia. Może wśród nich był jakiś sadysta. Poza tym, ciągnął Kozielski, w jakim celu mieliby zabijać pańską pasierobicę? To im nic nie dawało. To zupełnie bezsensowne działanie. O wiele bardziej opłacałoby się im porwać dziewczynę i trzymać pana w szachu. Ale to powinni byli zrobić w Chicago, a nie w Polsce. Jechać tutaj z Chicago, żeby likwidować dziewczynę. Zupełnie bez sensu. Chyba że pańska pasierbica w jakiś sposób im zagrażała albo była jakąś przeszkodą w ich działaniu. Halpert energicznie potrząsnął głową. To wykluczone. Ada nie miała nic wspólnego z tą bandą. Biorąc to wszystko pod uwagę, powiedział Kozielski: Będziemy chyba musieli zrezygnować z tych pańskich gangsterów i szukać mordercy na naszym terenie. Halpert rozłożył ręce. Pozostawiam to do pańskiego uznania, panie kapitanie. Nie jestem fachowcem w tych sprawach. Czy mogę już pana pożegnać? Tak. Chyba na dziś skończyliśmy naszą rozmowę. W razie potrzeby zatelefonuję do pana. Pan zatrzymał się w forum, prawda? Tak. Czwarte piętro, pokój 425. Kozielski został sam. Miał kompletny zamęt w głowie. Cała ta sprawa nasuwała mu tysiące wątpliwości, których nawet nie bardzo umiał sprecyzować. Wyczuwał jednak intuicyjnie, że za tym wszystkim kryje się jakaś zagadka. Którą nie tak łatwo będzie rozszyfrować. Rozhuśtana wyobraźnia podsuwała mu coraz to nowe, coraz bardziej nieprawdopodobne koncepcje. Wreszcie postanowił skończyć z tym fantazjowaniem i spojrzeć realnie na sprawę. W tym celu wezwał do siebie porucznika Bielaka. Cenił jego zdrowy, chłopski rozum i trzeźwe spojrzenie na najbardziej nawet skomplikowane zagadnienia. Siadaj, romek. Chcę z tobą pogadać. Mówi się trudno, uśmiechnął się porucznik. Wyznaj, co ci leży na wątrobie. Kozielski w kilku zdaniach streścił rozmowę z Halpertem. Nie podoba mi się ten facet, zakończył. Mnie także nie, powiedział Bielak. Widziałeś go? Na korytarzu, jak od ciebie wychodził. Buziuchna niezbyt urocza. Co o tym wszystkim myślisz? Porucznik przeciągnął dłonią po płomiennej czuprynie. No cóż, musisz chyba bardzo uważać, żeby cię ktoś nie zrobił w konia. Masz na myśli Halperta. Przede wszystkim, ale nie tylko on może wchodzić w rachubę. To mi wygląda na jakąś bardzo skomplikowaną aferę. Ta wersja o amerykańskich gangsterach wydaje mi się mocno naciągnięta. Słust mi to wyjąłeś, przytaknął Kozielski. To się absolutnie kupy nie trzyma. Poza tym ciągle nie daje mi spokoju sprawa identyfikacji zwłok. Właśnie podjął Bielak. To zmasakrowanie twarzy wygląda podejrzanie. Właściwie nie mamy stuprocentowej pewności że to rzeczywiście została zamordowana pasierbica Halperta. Ale w jakim celu organizowałby tego rodzaju mistyfikację? Porucznik wzruszył ramionami. Któż to wie? Może bardzo wysoko ubezpieczył ją na życie? Kozielski potrząsnął głową. Nie. To byłoby zbyt grubymi nićmi szyte. Przecież musiałby brać pod uwagę, że w każdej chwili możemy skontaktować się z Policją Amerykańską, która natychmiast zaczęłaby węszyć w większych towarzystwach ubezpieczeniowych. Oni tam z tego rodzaju sprawami mają często do czynienia. To zbyt ryzykowny numer. Taki facet jak Halpert na to by nie poszedł. Więc, co proponujesz? Kozielski rozłożył ręce. Nie mam absolutnie żadnej koncepcji. Nic ci nie mogę zaproponować. Chyba jeszcze raz wszystkich po kolei przesłucham. Może mi coś wpadanie do głowy. Te przesłuchania jednak niewiele dały. Szymon Grabiecki powtarzał w kółko to samo: ubolewał nad tym, co się stało. Przeklinał mordercę. Nie mógł sobie darować, że wtedy akurat wyjechał do Warszawy. Jakbym był w domu. To bym dziewczyny samej nie puścił do lasu, mówił. Czy Halpert był u pana? spytał Kozielski. Był, ale krótko żeśmy rozmawiali. Cóż mu mogłem powiedzieć? Czy uważa pan, że bardzo rozpacza? Grabiecki spojrzał zdziwiony. Czy rozpacza? No chyba chociaż. Chociaż co? Chociaż przypuszczałem, że będzie bardziej załamany. Dzielnie się trzyma. To mocny człowiek. Czy wspominał panu coś o tych gangsterach, którzy jakoby zagrażali jego pasierbicy? Nie, nie było o tym mowy. Powiedział tylko, że rezygnuje z tego przedsiębiorstwa transportowego i że w najbliższym czasie wyjeżdża na Florydę, gdzie będzie stawiał dom. Widocznie musiał się solidnie dorobić na tym swoim przedsiębiorstwie. Ano, tak wychodzi. Chociaż w ostatnim liście pisał mi, że u niego sfor są dosyć krucho. A czy pański zięć, Adam Kwieciński, ten, który zginął w wypadku samochodowym, znał Halperta? Grabiecki poruszył ramionami. Może go i znał. Tego nie powiem, bo nie wiem. Ale siedział tyle czasu w tej Ameryce, że mogli się gdzieś spotkać. Powtórna rozmowa z panią Stasią nie wniosła do sprawy nic nowego. Ubolewała, płakała, robiła sobie wyrzuty, że pozwoliła dziewczynie samej pojechać do lasu, nie mogła powstrzymać łez. Trochę dłuższą rozmowę przeprowadził Kozielski z Hanką. Przykro mi, że muszę z panią mówić o tym tragicznym wypadku. Ale chciałbym uzyskać jeszcze pewne dodatkowe informacje. Skinęła głową w milczeniu. Otóż. Kozielski odchrząknął, jakby mu nagle zaschło w gardle. Podczas pierwszej naszej rozmowy powiedziała pani, że pan Kwieciński był doświadczonym i ostrożnym kierowcą. Tak. Adam jeździł bardzo ostrożnie, nigdy nie rozwijał większej szybkości. Czasami nawet ja go namawiałam, żeby na dwupasmowej autostradzie zwiększył szybkość. Nie chciał. Czy w dniu tego wypadku mąż pani jechał w jakiejś konkretnej sprawie? Jechał do Gdańska. Miał się tam z kimś spotkać. Może pani wie z kim? Nie wiem. Mąż nigdy nie rozmawiał ze mną o swoich interesach. O ile mi wiadomo. Pani mąż był w Stanach Zjednoczonych? Tak. Przeszło rok. Otrzymał stypendium. Zapewne pisywał do pani. Oczywiście. Czy w którymś liście nie wspomniał, że spotkał w Stanach niejakiego Luciana Halperta? Nie przypominam sobie. Czy pani ma może jeszcze te listy? Mam. Czy mogłaby jej pani przejrzeć i zobaczyć, czy w nich nie ma mowy o Lucjanie Halpercie? Nie mam na to ochoty. Skinął głową. Rozumiem. Ale to dla mnie ważne. Niech się pani zastanowi. Może jednak Spróbuję. A wracając do sprawy tego wypadku, podczas pierwszej naszej rozmowy wspomniała pani, że w wozie pani męża nie działały hamulce. Tak. Czy przeprowadzono dochodzenie w tej sprawie? Oczywiście. Milicja stwierdziła uszkodzenie przewodów hamulcowych. Może pani przypomina sobie, kto się zajmował wtedy tą sprawą? Zdaje się, że jakiś oficer, który nazywał się Lipski, ale nie jestem pewna. Idąc do swojego wozu, Kozielski spotkał na podwórzu Grabieckiego. Coś pan strasznie długo męczył naszą haneczkę. Potrzebowałem trochę dodatkowych informacji. Przy okazji rozmawialiśmy na tematy osobiste. Może o tym jej nieudanym małżeństwie, o Adamie? Dlaczego pan uważa, że małżeństwo pańskiej córki było nieudane? Dlatego, że się jej mąż zabił? Grabiecki energicznym ruchem szarpnął wąsa. Dlatego i nie dlatego. Widzi pan, panie kapitanie, kobita nie powinna puszczać od siebie chłopa na tak długo. Chłop to chłop i na to nie ma rady. Myśli pan, że... Ja nic nie myślę, tylko wiem. Mało to gadania było po jego powrocie z tej cholernej Ameryki. Potrzebne im to było? Oboje z żoną już żeśmy myśleli, że się rozejdą. Ale Stasia, to znaczy moja żona, załagodziła jakoś sprawę i wyglądało na to, że się może pogodzą. A tu masz. Zabił się. Kozielski słuchał bardzo uważnie. To, co powiedział wąsaty badylarz, bardzo go zainteresowało. Z tego, co pan mówi, wnioskuję, że pański zięć znalazł sobie w Stanach jakąś sympatię. A mało to tam takich bogatych kurew, które żadnemu mężczyźnie nie przepuszczą. Twu Grabiecki splunął z rozmachem. A świętej pamięci Adaś to był kawał chłopa i bardzo przystojny. Każda by na niego poleciała. Szkoda go? Żeby nie ten przeklęty mercedes to może by i im się to wszystko ułożyło. Te amerykańskie jeździle prędko by mu wywietrzały z głowy. Nasza haneczka także przecież niczego sobie. Bardzo ładna, powiedział z przekonaniem Kozielski. No widzi pan, westchnął Grabiecki, jak to się życie ludziom czasem komplikuje. A wszystkiemu winna ta przeklęta motoryzacja. Ilu to się ludzi zabija w samochodach. Aż strach pomyśleć. No, ale widać tak być musi. Technika nas zabija. Panie Dzieju, technika nas zabija. Kozielski głęboko zamyślony wracał do Warszawy. Coś ze mną nie w porządku, mruczał pod nosem. Stanowczo coś ze mną nie w porządku. Zupełnie nie mógł zrozumieć, dlaczego nieustannie łączy sprawę tego wypadku samochodowego ze sprawą zamordowania pasierbicy Harperta. Właściwie nie było po temu żadnego powodu. Absolutnie nic nie łączyło tych dwóch zdarzeń, żeby chociaż Kwieciński znał halperta Może córka grabieckich zdecyduje się przejrzeć te listy, ale to prawdopodobnie nic nie da. Hanka miała dobrą pamięć. Okazało się, że rzeczywiście sprawę tego wypadku samochodowego prowadził swego czasu porucznik Tomasz Lipski, który dowiedziawszy się, o co chodzi, skrzywił się niechętnie. Pamiętam to stara historia, ale bardzo interesująca. Lipski ziewnął i wygodnie rozsiadł się w fotelu. Był zmęczony i senny. Jeżeli interesują cię szczegóły, to musiałbym odkopać te akta. Mógłbyś przyjść jutro? Mógłbym, zgodził się Kozielski. Ale zanim odkopiesz szczegóły, to może na razie streścisz własnymi słowami to, co pamiętasz. Lipski znowu ziewnął i podrapał się za uchem. Sprawa w zasadzie dosyć prosta. Ktoś przerżnął facetowi przewody hamulcowe, a na zakręcie stała nieprawidłowo zaparkowana ciężarówka z przyczepą. Czyli ktoś go chciał zlikwidować. Nie ulega wątpliwości. No i co? No i nic. Przeprowadzone zostało szczegółowe dochodzenie, które nie dało żadnych rezultatów. Sprawa poszła a takta. Odciski palców? Oczywiście. Ci od daktyloskopii solidnie się napracowali. Było tego sporo, ale niestety tych linii papilarnych nie dało się z nikim zidentyfikować. Pamiętam, że wtedy braliśmy pod uwagę osoby stojące poza wszelkim podejrzeniem. Wszystko na nic. Kozielski wstał. No dobra. Będę ci bardzo wdzięczny, jeżeli jutro odkopiesz mi te akta. A teraz idź spać, bo mam wrażenie, że zarwałeś noc. Byłem na służbie. Miałem pewien problem do rozwiązania. Nie wchodzę w szczegóły twoich nocnych problemów, uśmiechnął się Kozielski i wyszedł. Pojechał do Forum. Halpert był w swoim pokoju. Trochę zdziwiła go ta niespodziewana wizyta. Nie dał tego jednak poznać po sobie. Zachowywał się swobodnie, z dobrze wyreżyserowaną uprzejmością. Proszę, niech pan siada, panie kapitanie. Napije się pan czegoś. Zaraz każe podać. Kozielski potrząsnął głową. Dziękuję bardzo. Niech się pan nie trudzi. Nie przyszedłem tutaj na drinka. Chciałbym wyjaśnić jeszcze dodatkowo parę szczegółów. Po wąskich wargach Halperta przesunął się jakby cień zniecierpliwienia. Słucham pana. O cóż to chodzi? Chodzi mi o pewne informacje dotyczące pańskiej pasierbicy. Halpert zmarszczył brwi i poruszył się w fotelu. Nie trudno było się domyśleć że ta rozmowa nie sprawia mu przyjemności. Kozielski doskonale to wyczuwał, ale nie miał zamiaru rezygnować. Dokładna znajomość pewnych faktów była mu niezbędna. Rozumiem, że to temat niezmiernie przykry. Tym niemniej zmuszony jestem zadać panu jeszcze parę pytań. Co pan chce wiedzieć? mruknął już niezbyt uprzejmie Halpert. Chciałbym wiedzieć, mówił dalej niezrażony tym Kozielski, czy pańska pasierbica miała tam w Chicago jakąś sympatię, może narzeczonego? Halpert spojrzał zdziwiony. A jak pan sobie to wyobraża? Młoda, bardzo ładna dziewczyna. Oczywiście, że miała kolegów, przyjaciół, adoratorów. A czy któregoś z tych młodych ludzi darzyła specjalną sympatią? Halpert rozłożył ręce. Trudno mi powiedzieć. Byłem zbyt zajęty, żeby zajmować się flirtami mojej pasierbicy. Przychodził taki jeden sportowiec. Zdaje się, że Ada była nim najbardziej zainteresowana. Zna pan jego nazwisko. Tak. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba Bob maxel Czy istnieje możliwość, że ten Bob Maxwell wiedział, że pańska pasierbica jedzie do Polski, do Grabieckich? Halpert potrząsnął głową. Nie sądzę. Prosiłem Madę, żeby nikomu nie wspominała o jej wyjeździe. Wiedziała przecież, że to dla jej bezpieczeństwa. Adelaida Marska była córką pańskiej żony? Tak. Była córką mojej żony z pierwszego małżeństwa. Czy pańska żona żyje? Nie. Zginęła kilka lat temu w katastrofie samolotowej. A ojciec pańskiej pasierbicy? Nie wiem, co się z nim dzieje. Od chwili rozwodu nie dał znaku życia. Podobno wyjechał do Europy, ale nie wiem, czy to prawda. Dzieckiem się nie zainteresował? Absolutnie nie. Alimentów nie płacił? Nie. Kozielski wyczuwał, że Halpert chce się go jak najszybciej pozbyć. Powiedział: Nie zajmę już panu dużo czasu. Chciałbym jeszcze tylko zapytać, na jakie choroby chorowała pańska pasierbica? Halpert spojrzał zdziwiony. Na jakie choroby chorowała? Co to ma do rzeczy? Wszystkie szczegóły dotyczące pańskiej pasierbicy mają znaczenie dla sprawy, wyjaśnił Kozielski, choroby także. Halpert był wyraźnie zniecierpliwiony. No cóż, jeżeli pan chce koniecznie wiedzieć, to, o ile pamiętam, Ada chorowała na różne dziecięce choroby jak, wietrzna ospa, odra, dyfteryt. A czy pańska pasierbica przechodziła jakąś operację? Halpert przez ułamek sekundy zawahał się. Nie jestem pewien, czy dobrze pamiętam, ale zdaje mi się, że moja żona mi wspominała, że Ada w dzieciństwie miała usuwaną ślepą kiszkę. Specjalnie nie interesowałem się tą sprawą. U dzieci to taki kosmetyczny zabieg. Kozielski wstał. Podziękował za rozmowę i opuścił forum. W komendzie czekał na niego niecierpliwie Bielak. Gdzie ty się podziewasz tyle czasu? Mamy nową komplikację. Co się stało? Wyobraź sobie, że w pokoju tej dziewczyny nie znaleziono żadnych odcisków palców. Ci od daktyloskopii napracowali się solidnie. Bez rezultatu. Cholera, mruknął Kozielski. Jak to możliwe? Przecież musiała czegoś dotykać. Najwidoczniej była osobą niezwykle porządną, uśmiechnął się porucznik. Niezwykle starannie wycierała kurze. Kozielski spojrzał na niego chmurnie. Ty sobie żarty stroisz, a to jest tu rzeczywiście bardzo poważna sprawa. Z dotychczasowego naszego doświadczenia wiemy przecież, że morderca zaciera po sobie ślady. Ale żeby robiła to ofiara zbrodni, tego jeszcze nie bywało. Chyba, że ofierze zbrodni zależało z jakichś powodów na utrudnieniu identyfikacji zwłok, podsunął Bielak. Kozielski pokiwał głową. Bardzo to inteligentnie wykoncypowałeś. A teraz może podasz mi te powody. Nie wymagajcie zbyt wiele, obywatelu kapitanie. Kozielski podszedł do wieszaka i zdjął płaszcz. Jadę do Grabieckich. A ty podumaj tutaj sobie. Może coś mądrego wymyślisz. Pani Stanisława powitała gościa, jak starego znajomego poczęstowała go herbatą i kruchymi ciasteczkami własnej produkcji. Okazało się, że jest sama w domu. Mąż razem z córką pojechali do sąsiada pożyczyć kosiarkę, wyjaśniła Nasza się wczoraj zepsuła. Ale to niedaleko Powinni zaraz wrócić. Jeżeli pan chce zaczekać, to proszę uprzejmie. Dziękuję, uśmiechnął się Kozielski. A tymczasem możemy sobie chwilę porozmawiamy. Bardzo chętnie. Czy chodzi jeszcze o jakieś dodatkowe wyjaśnienia w tej strasznej sprawie? Właśnie. Chciałem jeszcze zapytać, czy ta dziewczyna, która u państwa mieszkała, lubiła porządek? O tak. Ada uwielbiała sprzątać. Zamiatała i bez przerwy ścierała kurze nie tylko u siebie w pokoju, ale i w całym mieszkaniu, aż do przesady. Nieraz jej mówiłam, żeby sobie nie zadawała tyle trudu. Ostatecznie tutaj na wsi tak się nie kurzy jak w mieście. Dziwne, że taka młoda dziewczyna. Otóż to, proszę pana, otóż to. Oboje z mężem dziwiliśmy się, że taka młoda dziewczyna tak przesadnie dba o porządek. Widocznie tak wychowują młodzież w tej Ameryce, nie to, co u nas. Bo to trzeba, proszę pana, od małego dziecko, przyuczać do porządku. A u nas kto tam teraz o to dba? Szkoda gadać. Chciałem jeszcze panią zapytać, wtrącił Kozielski, korzystając z chwilowej przerwy w tym monologu. Czy między pani córką a tą dziewczyną nie doszło kiedyś do jakiejś sprzeczki, do ostrzejszej wymiany zdań? Małe okrągłe oczka błysnęły niepokojem. Jak mam to rozumieć? No po prostu czy się któregoś dnia nie pokłóciły? skinęła głową. Tak, powiedziała z pewnym wahaniem. Teraz sobie przypominam owszem. Rzeczywiście któregoś dnia Hanka miała pretensje do Ady, że szpera w jej rzeczach. Czy rzeczywiście tak było? Ja tego nie widziałam, ale chyba Hanka nie mówiłaby na ten temat bez powodu. Najlepiej, jeżeli pan samo to ją zapyta. O, zdaje się, że przyjechali. Przed domem rozległ się warkot samochodu. Grabiecki otrząsnął się już z niedawnego przygnębienia. Nie był człowiekiem, który długo może się pogrążać w ponurych myślach. Mocno potrząsnął wyciągniętą ku sobie dłonią. Witamy pana kapitana, witam serdecznie. Gość w dom, Bóg w dom, jak to powiadają. Widzę na stole herbatkę i kruche ciasteczka. To mało, to diablo mało, panie dzieju. A może by tak kropelkę nalewki z czarnych porzeczek? Bardzo dziękuję, ale mamy mało czasu. Uśmiechnął się Kozielski. Na nalewkę przyjadę innym razem. A teraz chciałbym zamienić parę słów z panią Kwiecińską. Skłonił się przed Hanką, która stała parę kroków za ojcem. Grabiecki podkręcił wąsa. Ano, jeżeli pan kapitan woli naszą hanie aniżeli nalewkę, to nie ma rady. W każdym razie trzymamy pana za słowo, że na ten kieliszek kiedyś pan do nas wpadnie. Porozmawiamy sobie o weselszych sprawach aniżeli ostatnio, bo trzeba panu wiedzieć. Może przejdziemy do mojego pokoju, powiedziała Hanka, spoglądając na Kozielskiego. Skinął głową. Bardzo chętnie. Wolałbym porozmawiać z panią w cztery oczy. Kiedy usadowili się już wygodnie w fotelach, Hanka od razu przystąpiła do rzeczy. Prosił mnie pan, żebym przejrzała listy, które swego czasu otrzymałam od mego męża. Zrobiłam to. W żadnym z tych listów nie ma wzmianki o Lucianie Halpercie. A o Adzie Marskiej? Z szuflady biurka wyjęła dużą szarą kopertę, z której wysunęła na stolik, przy którym siedzieli. Plik jakiś papierów oraz fotografię. Znalazłam to. Kozielski wziął do ręki fotografię. je to zdjęcie. Ady. Ady, gdzie pani je znalazła? Hanka niecierpliwym ruchem odgarnęła spadające jej na czoło włosy. To taka trochę dziwna sprawa. Postanowiła mu uporządkować rzeczy mojego męża. Pomyślałam, że może niektóre ubrania mogą się przydać Piotrowi. Zdjęłam także z szafy walizkę. Wtedy zauważyłam, że jest zniszczona. Ktoś jakby ją nożem kroił. Zaintrygowana zaczęłam dokładnie oglądać walizkę i okazało się, że ma ona podwójne dno. W tej skrytce znalazłam fotografie i te jakieś dokumenty, listy, notatki. Kozielski pochylił się nad papierami i przez dłuższą chwilę studiował je z ogromnym zainteresowaniem. Ciekawe, bardzo ciekawe, powiedział półgłosem, jakby się bał zdradzić jakąś tajemnicę. Czy pani wie, kto to jest Artur Morrison? Energicznie potrząsnęła głową. Nie mam pojęcia. Pierwszy raz słyszę to nazwisko. A czy w listach pani męża nie spotkała się pani z tym nazwiskiem? Nie. Kozielski wskazał na stolik. Chciałbym to zabrać ze sobą. Oczywiście. Zarówno te papiery, jak i fotografia są do pańskiej dyspozycji. Kozielski wsunął wszystko do teczki, którą zazwyczaj nosił ze sobą. Dziękuję, powiedział z uprzejmym uśmiechem. Jestem bardzo wdzięczny za taką efektywną współpracę. Zanim się pożegnamy, chciałbym jeszcze o coś zapytać. Słucham. Czy między panią a Adą Marską doszło kiedyś do jakiejś ostrzejszej wymiany zdań? Tylko raz żeśmy się posprzeczały. Ada szperała w moich rzeczach. Szperała w pani rzeczach? Tak. Wróciłam z ojcem od sąsiadów i zobaczyłam że Ada wychodzi z mojego pokoju. W szufladach i w szafie było niezupełnie tak, jak ja poukładałam. Ada przepraszała mnie potem i powiedziała, że szukała swojej apaszki, co było zwykłym kłamstwem. Ja żadnej apaszki nigdy od niej nie pożyczałam. Czego więc mogła szukać? Nie mam pojęcia. Może swojej fotografii? Wzruszyła ramionami. Nie wiem, może. Ta fotografia wskazywałaby na to, że pani mąż znał tej dziewczynę. Niewątpliwie. Czy próbowała rozmawiać z panią albo z pani matką na temat pani małżeństwa? Hanka żachnęła się. Skądże? Nie ośmieliłaby się. Kozielski pokiwał głową. Tak. To rzeczywiście mało prawdopodobne. Proszę mi powiedzieć, czy pani mąż miał jakichś wrogów? Potrząsnęła głową. Nic mi o tym nie wiadomo. A czy pani może zauważyła, że był zdenerwowany, niespokojny? Tak, to zauważyłam. Był zdenerwowany, nie mógł spać, zażywał proszki nasenne. Czy pani pytała go o powód tego zdenerwowania? Oczywiście, ale powiedział mi tylko, że jest wyczerpany nerwowo. Niczego więcej od niego nie mogłam się dowiedzieć. Kozielski wstał. Dziękuję za rozmowę i za te dokumenty, które pani dla mnie zdobyła. Mogą mi być bardzo pomocne w mojej pracy. W komendzie zastał Bielaka pogrążonego w studiowaniu maszynopisów. Lipski przysłał dla ciebie akta sprawy tego Kwiecińskiego, powiedział porucznik. Kozielski zabrał się do przeglądania materiału daktyloskopijnego, który następnie porównał z odciskami palców zdjętych z siodła Adelaide Marskiej. Bomba, wykrzyknął. Wyobraź sobie, że siodła dotykał ten sam facet, który przeciął przewody hamulcowe Kwiecińskiemu. Miałem cholernego nosa, psiakrew. Pałe równe trzy Rozdział szósty Edward Makowski miał bardzo dobrą prezencję. Wysoki, szczupły, o pociągłej, lekko opalonej twarzy, ubierał się, jak przystało urzędnikowi Ministerstwa Handlu Zagranicznego, z niezwykłą starannością, dbając ze specjalną pedanterią o idealne zawiązywanie krawata i wbrew współczesnym obyczajom jego spodnie były zawsze znakomicie odprasowane. Ruchy powolne, troskliwie wyreżyserowane, miały mu nadawać cechę specyficznej dystynkcji. Mówił przyciszonym głosem, akcentując wyraźnie każde słowo. Czy znałem Adama Kwiecińskiego? Oczywiście, że go znałem, bardzo dobrze. Nawet swego czasu zaprzyjaźniliśmy się. No, może to za dużo powiedziane, ale pozostawaliśmy w zażyłych stosunkach. Kozielski lekko się uśmiechnął. Ubawiło go to drobne asakurantstwo. W jakich okolicznościach poznał pana Dama Kwiecińskiego? Makowski delikatnym ruchem poprawił węzeł krawata. Spotkaliśmy się w Stanach, w naszej ambasadzie. Ja wtedy byłem na placówce, a Adam otrzymał stypendium. Słusznie mu się należało. To był niezwykle zdolny młody człowiek. Tylko niepotrzebnie. Co niepotrzebnie, podchwycił Kozielski. Niepotrzebnie zadał się z tą milionerką, a właściwie miliarderką. Romans. Właśnie. Ona ufundowała to stypendium, a następnie uwiodła Adama. Nie wątpię, że zaimponowało mu jej olbrzymie bogactwo. Starsza pani. Nie taka pierwszej młodości, oczywiście, ale jeszcze była wtedy bardzo atrakcyjną kobietą. Powiedział pan to w czasie przeszłym. Czyżby już nie żyła? Tak, słyszałem, że zmarła mniej więcej rok temu, podobno zawał. I była tak bardzo bogata? Odziedziczyła po mężu kolosalną fortunę miliardy dolarów. Czy widział ją pan? Tak. Spotkałem ją ze dwa razy na jakichś oficjalnych przyjęciach. To zapewne zna pan jej nazwisko: Laura Morrison. Kozielski nie dał poznać po sobie, jakie wrażenie wywarła na niego ta wiadomość. Powiedział: I Adam Kwieciński tak się zakochał w tej kobiecie. Po śniadej twarzy przesunął się ledwie dostrzegalny uśmiech. Znowu lekkie dotknięcie krawata. Trudno mi doprawdy powiedzieć, czy zakochał się w niej, czy w jej dolarach, a może i jedno, i drugie. W każdym razie, w pewnym momencie bardzo się zaniepokoiłem, że Adam odmówił powrotu do kraju, ale wrócił. Tak, po jakimś czasie nastąpiły pewne komplikacje. Nagle Adam zakochał się w prześlicznej. Młodej dziewczynie i zrezygnował z dolarów. Rozszedł się ze swoją miliarderką. A ona? Podobno bardzo ciężko to przeżyła. Zresztą, przyznam się Panu, że już się tą sprawą nie interesowałem. W każdym razie byłem bardzo zadowolony, że Adam zdecydował się wrócić. To był bardzo zdolny młody człowiek. Zapowiadał się na wybitnego fachowca. Niestety. Zginął w wypadku samochodowym. Kozielski skinął głową. Tak, wiem. Z tego, co pan mówi, wynika, że z tą młodą dziewczyną także mu się jakoś nie ułożyło. Można by tak przypuszczać. A może wrócił do kraju, żeby przeprowadzić sprawę rozwodową? Przecież był żonaty. Kozielski machnął ręką. Mniejsza z tym zresztą. To w tej chwili nie ma znaczenia. Czy pan może zna nazwisko tej pięknej dziewczyny, która zrobiła takie wrażenie? To jest córka czy też pasierbica właściciela przedsiębiorstwa transportowego. Jeżeli mnie pamięć nie zawodzi, to nazywa się Halbert. Miałem z nim do czynienia. Chodziło o przewiezienie mebli i jeszcze czegoś tam. Pamiętam, że solidnie wywiązał się ze swojego zobowiązania. Mam wrażenie, że to właśnie u mnie w biurze Adam poznał i jego i tę dziewczynę. To znaczy, że pan ją widział. Tak. Rzeczywiście to bardzo piękna i atrakcyjna młoda osoba. Te romantyczne przygody kwiecińskiego musiały narobić trochę szumu na tamtejszym terenie. Niewątpliwie. Szczególnie w kołach Polonii amerykańskiej. Dziwiono się, że Adam tak łatwo zrezygnował z tych miliardów. Wspomniał pan, że pani Morrison odziedziczyła tę ogromną fortunę po mężu. Tak przynajmniej słyszałem. A czy przypadkiem nie słyszał pan także, w jaki sposób mister Morrison doszedł do takiej ilości dolarów, do takiego majątku? Podobno prowadził handel nieruchomościami, placami, a oprócz tego był jakoby właścicielem szybów naftowych. A czy Halpert kontaktował się z panią Marisonową? Makowski uśmiechnął się i bezradnym ruchem rozłożył ręce. Za dużo pan ode mnie wymaga. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Być może, że czasami korzystała z jego usług przewozowych. Czy nie obiło się panu o uszy, że Halpert miał jakieś powiązania z gangsterami? Makowski w jednej chwili spoważniał. Nigdy nie interesowałem się gangsterami ani ludźmi, którzy mają z nimi jakieś powiązania, powiedział słucho. Kozielski zdał sobie sprawę, że to ostatnie pytanie było zupełnie niepotrzebne. Doszedł też do wniosku, że należy zakończyć już rozmowę z panem radcą. Zresztą i tak zdobył ogromną ilość informacji. Miał zamęt w głowie. Niełatwo było te wszystkie elementy sklecić ze sobą i ułożyć z nich jakąś sensowną, logiczną całość. Czuł potrzebę przedyskutowania z kimś całej sprawy. Ucieszył się, że w komendzie zastał Bielaka. Sprawa się coraz bardziej komplikuje, powiedział. Muszę się z Tobą, Romku, naradzić. Porucznik przeciągnął dłonią poczuprynie. Uśmiechnął się. Widzę, że mam występować w charakterze doktora Watsona. Kozielski potrząsnął głową. To niezupełnie ścisłe sformułowanie. Doktor Watson był kibicem. Ciebie traktuję jako konsultanta. Pochlebiasz mi. A więc wyznaj, co masz na wątrobie. Kozielski wyjął papierosy, które natychmiast wsunął do kieszeni, odzwyczajał się od palenia, co mu przychodziło z niezwykłym trudem. Usiadł wygodnie w foteliku stojącym pod oknem, wyjął notes, długopis i w krótkich, treściwych zdaniach zrelacjonował swoją rozmowę z Hanką Kwiecińską oraz z radcą Makowskim. Bielak słuchał z ogromną uwagą. Po chwili milczenia powiedział Pasjonująca opowieść. Nie jestem pewien, czy nawet Sherlock Holmes razem z doktorem Watsonem zdołaliby wpaść na jakiś pomysł, posługując się metodą dedukcyjną. Kozielski zapisał coś w notesie. Tak, to nie takie proste, ale my musimy jednak coś wydedukować, nie oglądając się na Sherlocka Holmesa. Na początek nasuwa mi się taka sugestia. Powiedział porucznik. Niewykluczone, że Halpert nie tyle bał się gangsterów, ile za wszelką cenę chciał odzyskać dokumenty kompromitujące Morissona. Kozielski uśmiechnął się. Rozumowanie chyba zupełnie logiczne. Właśnie przed chwilą to zanotowałem jako punkt pierwszy naszych rozważań. W dalszym ciągu, idąc po tej linii rozumowania, wysnuwamy w konsekwencji wniosek, że Halperta coś łączyło z Morrisonem czy też z jego żoną. Właściwie te dokumenty, które jakimś cudem zdobył Kwieciński, mogłyby bardzo poważnie podważyć kolosalną fortunę Morrisonów. Z tego wynika, że z jakichś względów Halpertowi zależało na tym, żeby do tego nie dopuścić. A nie jest wykluczone, że Kwieciński zaczął uprawiać maleńki szantażyk i dlatego musiał zostać zlikwidowany, Zauważył Bielak. Kozielski skinął głową. Właśnie. Będąc przez jakiś czas kochankiem Morissonowej, wszedł w posiadanie tych kompromitujących dokumentów i postanowił zdobyć parę milionów dolarów i urządzić sobie dostatnie życie z pasierbicą Halperta. Plany te jednak nie wypaliły. Najprzód zginął w zaaranżowanym wypadku samochodowym Kwieciński. A następnie została zamordowana pasierbica Halperta. Jeżeli to rzeczywiście ona została zamordowana, powiedział z powątpiewaniem Bielak. Kozielski sięgnął po papierosy i znowu wsunął je z powrotem do kieszeni. Otóż to. To jest najtwardszy orzech do zgryzienia w tej całej sprawie. Coraz więcej elementów wskazuje na to, że mamy do czynienia z jakąś koszmarną mistyfikacją. Zmasakrowana twarz, niezwykle staranne wycieranie kurzów i wreszcie stosunkowo słaba reakcja Halperta. Jeżeli tak kochał swoją pasierbicę, że aż przywiózł ją do Polski, żeby nie zrobili jej krzywdy domniemani gangsterzy, to chyba powinien być bardziej przybity, jakoś silniej przeżywać taką tragedię. Zdarzają się ludzie umiejący panować nad swoimi uczuciami, zauważył Bielak. W konsekwencji takiego rozumowania, snuł dalej swoje rozmyślania Kozielski. Musimy założyć, że Adamarska współpracowała z Halpertem w tej ponurej zbrodni. To nie ulega wątpliwości, przytaknął porucznik. Teraz tylko należy odpowiedzieć na następujące pytania: Jeżeli nie Pasierbica Halperta, to kto został zamordowany? Kim jest morderca? Co się stało z Adą Marską? Czy wróciła już do Stanów? Czy też ukrywa się gdzieś na naszym terenie? I wreszcie, w jakim celu została zainscenizowana ta makabryczna mistyfikacja? Zapewne chciałbyś, żebym ci odpowiedział na te twoje interesujące pytania, uśmiechnął się Kozielski. Bielak skinął głową. Nie miałbym nic przeciwko temu, słuchałbym twoich wyjaśnień z niezwykłą uwagą. To mogę ci obiecać. Kozielski wyjął z kieszeni paczkę papierosów i w zamyśleniu obracał ją w palcach. Może byś jednak zapalił? Zaproponował bielak. Sytuacja jest nietypowa. Kozielski żachnął się. Nie ma mowy. Rozumiesz? Nie mam mowy. Albo człowiek ma silną wolę. Albo nie jeden papieros i pięciotygodniowe zmagania poszłyby na marne, wykluczone. A wracając do naszej cholernej sprawy, to wiesz nad czym się w tej chwili zastanawiam? Nie możemy dopuścić do tego, żeby halpert zbyt szybko się ulotnił. Bez dziewczyny nie wyjedzie. Nic nie wiadomo. Musimy działać bardzo ostrożnie, w rękawiczkach, że się tak wyrażę, żeby go nie spłoszyć. Musi być absolutnie przekonany o tym, że wszystko to, co mówi i co robi, bierzemy za dobrą monetę. Poza tym musimy się zasekurować, żeby nam niespodziewanie nie prysnął. Ale jak to zrobić spytał porucznik. Chyba trzeba będzie przyczepić się do jego paszportu, a konkretnie do naszej wizy. Okaże się. Że coś tam nasz konsulat załatwił nieformalnie i że trzeba będzie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wystawić nową wizę. Zresztą niech oni się tam martwią. Nie wątpię, że wpadną na jakiś dobry pomysł. Bielak pokiwał głową. Sądzę, że to jest do zrobienia. Nietrudno chyba będzie znaleźć jakąś biurokratyczną zahaczkę, która nie pozwoli Halpertowi opuścić nas bez pożegnania. A propos, czy on ma zamiar urządzić tutaj pogrzeb, czy też chce zabrać zwłoki do Chicago? Jeszcze z nim na ten temat nie rozmawiałem. To ważne, bo wywiezienie zwłok wymagałoby dodatkowych formalności, a my zyskalibyśmy na czasie. Niewątpliwie, przytknął Kozielski. Chociaż i uroczystości pogrzebowe także odwleką ewentualny wyjazd Halperta. Obawiam się, że jak będziesz kombinować z tą wizą, to Halpert zacznie coś podejrzewać, powiedział porucznik. Tego się trochę boję. Ale z drugiej strony w żaden sposób nie możemy go wypuścić przed wyjaśnieniem sprawy. Bo jeżeli została zamordowana któraś z naszych dziewczyn zamiast tamtej, a Halpert maczał w tym palce. Przypuszczamy, że ten sam sprawca zmasakrował dziewczynę. Który wykończył kwiecińskiego Jeżeli wierzyć daktyloskopii, Odciski palców na siodle są identyczne z odciskami palców znalezionymi na wozie i w wozie kwiecińskiego. Podejrzewasz halperta? Kozielski rozłożył ręce. Trudno tu coś zdecydowanego powiedzieć, ale jeżeli mamy być szczery, to jakoś nie mogę sobie wyobrazić halperta masakrującego twarz młodej dziewczyny. Raczej przypuszczałbym, że miał wspólnika, któremu obiecał odpalić harmonię dolarów. Oczywiście. Bielak podrapał się za uchem i powiedział: A może za bardzo zasugerowaliśmy się tą mistyfikacją? Może to rzeczywiście została zamordowana pasierbica Halperta? Wydaje mi się, że musimy obydwie ewentualności brać równolegle pod uwagę. Masz najzupełniejszą rację, zgodził się Kozielski. Ale cała ta historia robi wrażenie bardzo szczegółowo wyreżyserowanej. Zmasakrowana twarz, troskliwe wycieranie wszystkich mebli, żebyśmy nie mogli zdobyć linii papilarnych, które umożliwiłyby identyfikację zwłok i wreszcie tajemniczy telefon, który odwołał tego chłopaka do rzekomo chorej matki. Najwyraźniej chodziło o to, żeby dziewczyna sama pojechała do lasu. Bielak jednak nie rezygnował. A jeżeli jakiś kumpel chciał zrobić, głupikawał i zatelefonował, zmieniając głos. Mógł to być zwykły zbieg okoliczności. Stanowczo za dużo tutaj tych zbiegów okoliczności zawyrokował Kozielski. Ale oczywiście wszystkie możliwości musimy uwzględnić w naszym rozumowaniu. Jeszcze nie jeden raz będziemy przenicowywać te wszystkie nasze hipotezy. To jest wyjątkowo zagmatwana sprawa. A co zrobimy, jeżeli nie damy rady? Kozielski wzruszył ramionami. No cóż, będziemy musieli podać się do dymisji i zmienić zawód. Ty na przykład zostaniesz kierownikiem sklepu spożywczego, a ja może założę prywatną kwiaciarnię. Wolałbym sklep mięsny, powiedział Bielak. Finansowo to się chyba lepiej kalkuluje. A jakie powodzenie u klientek? Panie Romeczku, Pan będzie taki miły i odłoży mi dwa kilo polędwicy. Jutro mam imieniny męża. Już ja się Panu odwdzięczę, ale zanim zacznę handlować wołowiną, może spróbujemy ugryźć jakąś tego halperta. Raczej rozgryźć, poprawił go Kozielski. Miałbym ogromną ochotę zdobyć odciski palców tego pogrążonego w smutku ojczyma. Zostaw to mnie. Bielak wyraźnie się ożywił. Już ja się tym zajmę. Spróbuj. Tylko delikatnie. Nie spłosz faceta.